Powie mi pan jeszcze, czy pan jakieś punkty karne... Właśnie nie ma. Nie ma pan, tak? Dobrze, zaraz zobaczymy. Jeszcze może tylko w międzyczasie... Ale zapunktował. Tak? Zapunktował pan. No to... Oto opowieść o kierowcy żądnym zarówno drogowych wrażeń, jak i wiedzy. Powód kontroli, domyśla pan się jaki? Przekroczenie prędkości, 144 km na godzinę na ograniczeniu do 80. Kierowcy nie interesuje jednak prędkość, z jaką jechał, ani wysokość mandatu. Ciekawi go natomiast coś zupełnie innego. Tu musi go chyba nagrywać trochę. Tak. Ile trzeba nagrywać czasu? No jest nagranie odpowiednia ilość czasu. Życzy pan sobie obejrzeć pomiar? Tak. Tak? To zapraszam pana. Ile musimy nagrywać na nagranie? Znaczy, wie pan co? Według instrukcji od 50 metrów do... O, 5. Czasu? W zależności z jaką prędkością pan jedzie. Jednak takie tłumaczenie nie zadowala kierowcy. Policjant tłumaczy więc dalej. Jeżeli pan jedzie 150 na godzinę, nie? No to się pokaże. Zależy od odcinka, nagrane, jakiego pan przyjechał. Czas tutaj nie ma znaczenia. Odległość. Rozmowa mogłaby więc trwać jeszcze długo, ale czas już wypisać mandat. Za taką jazdę kierowca będzie musiał zapłacić 400 zł. Do jego konta będą też dopisane punkty karne. Powie mi pan jeszcze, czy pan jakieś punkty karne... Właśnie nie ma. Nie ma pan, tak? Dobrze, zaraz zobaczymy. Jeszcze może tylko w międzyczasie... Zaraz zapunktował. Tak? Zapunktował. Kierowca wydaje się zadowolony, jednak w przyszłości za taką jazdę może się spodziewać bardziej dotkliwych kar. Proszę troszeczkę wolniej jeździć, tak? Wiem. Bo sam pan widzi, że koszta nawet mandatu są spore, a mają być w przyszłości podobno większe. Wszystko trzeba będzie uważać, tak. Proszę pana, to wszystko. Może pan jechać i nie polecamy się na przyszłość.